ktoś z moich rówieśników, którzy teraz narzekają albo w jakikolwiek sposób próbują, wiesz, zazdrością pokazać, że sprowadzając mnie, wiesz, do ziemi, ja chodzę po ziemi, ja nie latam w obłokach, już byłem się tego dawno, no to niech pamięta, że wiesz, kiedy on zbierał się na imprezę przymelanżować, wydać kasę, to ja wydawałem te kasy na suplementy, stałem przy minus 20 z torbą na ramieniu, czekając w deszcz, śnieg, żeby jechać na każdy kolejny trening. I wszystko, co mam, absolutnie zapracowałem na to sam, ciężką moją pracą i amen. Duży w maluchu, gwiazdy i ich pojazdy. Zaprasza Filip Nowobilski. No i słuchajcie, znajdujemy się w centrum Warszawy. Ze mną jest Juras i jego Audi. Można powiedzieć, że facet siłowni musi mieć Audi, co? Wolę siłę budować na macie razem z partnerem, tudzież z innymi sprzętami. Więc jako takiego żelastwa to szczerze przyznaję, nawet nie wiem, ile rzucę na klatę, ile wezmę w przysiadzie, bo po prostu nigdy tego nie robiłem. Ale to strasznie stereotypowe, bo raczej chyba, jeżeli panowie siłowni, to BMW, nie Audi. Chciałem troszeczkę tym stereotypem na początku zagrać. Śmiało. Juras. Tatuaże, to pamiętaj też. Dokładnie, tatuaże, sport walki i sportowy samochód, ale tak naprawdę ten sportowy samochód, który będzie oczkiem w twojej głowie, dopiero przyjdzie. Czekasz na coś wyjątkowego, prawda? Tak jest. No i mam nadzieję, że już w przeciągu 3-4 tygodni sfinalizujemy w zasadzie marzenie, które od pierwszej części Transformersów chodzi za mną. Na pewno wszyscy znają doskonale Bumblebee, czyli Chevy Camaro. I stwierdziłem, że albo teraz, albo nigdy. Najwyżej przez najbliższe pół roku nie będę nic jadł, ale Chevy Camaro już do mnie płynie. Przecież ty, myślę, że na brak pracy nie możesz narzekać. Świetnie ci się powodzi. Zresztą o tym zaraz będziemy rozmawiali szerzej. Natomiast komentowanie walk, jeszcze jakieś działania w mediach społecznościowych, no można powiedzieć, że biznesmen 2.0. Co to ja lubię, jak coś się dzieje, a gdzieś przez wiele lat mojej kariery, nie tylko sportowej, ale gdzieś tam równolegle też próbowałem rozwijać się na innych frontach. Po prostu się to skumulowało, że na obecną chwilę robię ileś tam projektów, ile chciałbym jeszcze robić, ale po prostu doba jest za krótka. Więc siłą rzeczy tej pracy jest dużo, z czego się cieszę, bo jakbym miał więcej czasu wolnego, to prawdopodobnie robiłbym jakieś głupoty. Postanowiłem w życiu, że będę spełniał marzenia i konsekwentnie będę na te marzenia pracował, bo wiadomo, łatwo się spełnia marzenia, jak się ma pieniądze, ale pieniądze też trzeba zarobić, więc konsekwentnie, rok w rok staram się to robić. Jakie te marzenia jeszcze masz przed sobą? Wiesz co, motoryzacyjne tak naprawdę to chyba się kończą, jeżeli Camaro przyjdzie. Niekoniecznie motoryzacyjne, słuchaj. Nie no, chciałbym jeszcze parę rzeczy zrobić dużych zawodowo, chciałbym trochę popracować w telewizji też wielkoformatowo, to też o tym za chwilkę pogadamy, bo już Dokładnie. Pierwszy krok został zrobiony. Słuchaj Juras, jest to dobry zakup? To jest świetny zakup. Ja aktualnie jeżdżę nim już trzeci albo czwarty rok, nie wiem, bo ten czas u mnie szybko leci. I w zasadzie od początku, kiedy wsiadłem w niemieckim salonie Audi pod Berlinem w niego, bo ściągaliśmy go, bo szukałem dokładnie w tej wersji silnikowej i też wersji wyposażenia było dla mnie istotne. Spędzam dużo czasu w samochodzie, więc dla mnie audio jest tak samo ważnym kryterium jak silnik. Dlatego mam Bang & Olufsen, czyli w zasadzie absolutnie top level, jeżeli chodzi o audio. Ja jestem trochę takim audiofilem, może bez przesady, ale lubię zaśpiewać coś, może to idzie razem z talentem wokalnym. Nie, głos mam wyjechany po nagraniach, muszę go wyleczyć, bo jeszcze zaraz no następna musisz, praca. Tak, na legijne mecze trzymać ten głos. Najważniejsze w tym samochodzie jest to, że dałem się namówić na diesla, dzięki mojemu przyjacielowi Adasiowi ze Sport My Polska, który potem mi ten samochód zdubał, na silnik 3-litrowy biturbo. On w podstawie ten Competition ma 313 koni, nam się udało wyciągnąć na 396 koni i 850 Nm, więc to taka mała rajdówka w cywilnym opakowaniu. Czyli tak naprawdę auto, które do ciebie dotrze, to jest gorsze auto niż to, można powiedzieć, no nie, technologicznie. No, Camaro, technologicznie tak, technologicznie ale... Technologicznie może coś w tym jest, ale jednak Camaro ma gdzieś tam swoją duszę i tak coś takiego, co mnie strasznie kręci w tym samochodzie i nie mogę się doczekać, aż gdzieś razem się przewieziemy, jak już będzie gotowy, wyjadę. Bo ja jestem trochę jak małe dziecko, ale chyba każdy facet, jeżeli chodzi o motoryzację, nawet w minimalnym stopniu, to jest jak dzieciak, jeżeli wiesz, dostaje samochód, nawet przejechać się czymkolwiek. Chyba jeszcze z 5 lat temu nie spodziewałeś się, że twoje życie tak dobrze będzie wyglądało, prawda? Wiesz co, ja zawsze byłem chłopakiem... jestem chłopakiem, tak, z osiedla, jestem chłopakiem, wiesz, z ławeczki, z przedbloku. I zawsze żyłem w myśl zasady, wiesz, dream big, nie? Ja zawsze wiedziałem w zasadzie od podstawówki, że nie będę pracował etatowo, jakkolwiek to brzmi. Ja po prostu nie wyobrażałem sobie, że staję na 8, idę do pracy. Zawsze chciałem być albo sportowcem, albo muzykiem rockowym, wiesz. Udało się jedno, pójść w jedną stronę. Teraz może jeszcze, wiesz, jeszcze jest czas, żeby zrobić krok w tę drugą.
I wiedziałem, że moje życie nie będzie gdzieś tak absolutnie normalne, sztampowe. I wszystko robiłem, pracowałem na to. Myślę, że naprawdę bardzo ciężko, wiesz, mnóstwo wyrzeczeń, jeżeli chodzi o karierę sportową. No abyśmy teraz, wiesz, abyś ty robił ze mną wywiad, no to jest... Jurek, dokładnie, to jest ty to. Jesteś największą gwiazdą tego dzisiejszego odcinka, przyćmiłeś Audi swoim blaskiem. Nim wejdziemy do środka i się przejedziemy, to chciałbym, żebyś mi odpalił silnik i pokazał, jak on brzmi, chociaż nie wiem, czy przy okazji diesla to ma znaczenie, może jednak wiesz nie. Co, on nawet dobrze brzmi jak na V6 diesla. W trasie potrafi palić 10 litrów i to jest absolutna ekonomia do osiągów, które ten samochód zbiera. Juras, powiedz mi, dlaczego ty masz rejestrację Juras? Przecież w ten sposób tracisz wszelką anonimowość, ludzie mogą cię łatwo namierzyć, na drodze musisz się niebywale pilnować, niczym ja w swoim białym maluchu. Miałem już jedną sytuację, kiedy moją Mazdę 6, na którą też zbierałem z kilku prac, odkładałem, ukradli mi, ale wiem, że jakby wiedzieli, że to jest mój samochód, to z dużym prawdopodobieństwem ten samochód dalej byłby ze mną. Dziękuję, jakby co z góry, nie kradnijcie mi samochodów, bo ja przywiązuję się do nich i naprawdę traktuję motoryzację bardzo personalnie. V6 TDI, wbrew pozorom nie 1.9. A330 biturbo, naprawdę wdzięczny silnik, przez ponad 3 lata w zasadzie nic się w tym silniku wielkiego nie działo. Zatem wiesz co, ja dbam o samochody, to jest inna sprawa, żeby się nie wietrzył. Dbam o samochody i ode mnie można kupować samochody, bo naprawdę ja pilnuję, wiesz, pilnuję tych przeglądów, nie tam olej co 15, tylko u mnie olej co dychę, czasami nawet wcześniej. Zaprosisz mnie do swojego pojazdu? Bądź moim gościem. Oczywiście. Ty mi się, chłopie, musisz wytłumaczyć z jednej rzeczy. Parę lat temu, kiedy spotkaliśmy się w Maluchu, mówiłeś, że ty już nigdy do KSW nie wrócisz, że to była twoja ostatnia walka, że za żadne pieniądze cię na gali nie zobaczymy, a jednak wróciłeś. Tak, no za żadne pieniądze, bo tu nie o pieniądze chodziło. No bez wątpienia stoimy akurat blisko Stadionu Narodowego i gdzieś świadomość tego, że będzie gala na Narodowym, gdzieś chęć, wiesz, ponownej rywalizacji, poszukiwania adrenaliny też była duża. No to kurde, skusili mnie tym, wiesz, i tak z perspektywy czasu nie żałuję decyzji o powrocie, mimo że wiązało się to ze złamaniem w zasadzie słowa, które sobie sam postawiłem, bo żałowałbym każdego następnego dnia, jeżeli nie wziąłbym udział w tej gali jako zawodnik. Tam coś zadziało, naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, aby ostatecznie stanąć przed lustrem, powiedzieć: okej, gościu, złamałeś swoje słowo, gdzie twoja moralność, gdzie twój kręgosłup, który tak mówiłeś. Tylko że na moim miejscu każdy zrobiłby dokładnie to samo. Żałowałbym tego do końca życia i absolutnie cofając czas podjąłbym dokładnie taką samą taką samą decyzję. Dobrze, więc sprostowanie mamy, możemy ruszyć. Jak to się stało w ogóle, że będziesz prowadził w Polsacie program, który jest no taki, powiedzmy, lifestyle'owy, ale też sportowej tematyce? No powiem ci szczerze, że duże zaskoczenie, kiedy odebrałem pierwszy telefon w ogóle z pomysłem, że będzie Ninja Warrior w Polsce, bo przyznaję szczerze, ja jestem wielkim fanem formatu, oglądałem zagraniczne edycje, śledziłem również to na YouTubie i jak dostałem pierwszy telefon, że jest taka szansa, że mogę to prowadzić, to do końca w to nie wierzyłem. Mówię, że to jednak otwarty posad, jest jedna ramówka, duża rzecz. To jest spełnienie marzeń chłopaka, który zawsze marzył o tym, aby kurde, no w dużej telewizji może nie mieć swój program, ale być częścią tak dużego projektu jak Ninja Warrior Polska, a cały czas, bo tak jak mówiłem wcześniej, marzę i mierzę zawsze wysoko i liczę na to, że będzie to trampolina do kolejnych fajnych projektów. I myślisz, że faktycznie Polsat wybierze cię i będziesz prezentował kolejne programy na przykład wiosennej ramówce Polsatu? To nie są decyzje zależne ode mnie, to wszystko zależy przede wszystkim od widzów, bo to widzom ma się podobać sposób, w jaki ja będę uczestniczył w Ninja Warrior. I wiesz, wszystkich włodarzy od produkcji po wykonawców i tak dalej. No ale dostaję, jak to się mówi, nie lubię tego słowa takiego korporacyjnego, dobry feedback. Dobry feedback. Dobry feedback. Dostaję dobry feedback od ludzi, którzy pracowali na pranie, że się sprawdziłem w tej roli i że jakieś fajne rzeczy mogą być przede mną. Ale spokojnie, kubeł zimnej wody na głowę, czekamy, robimy swoje i mam nadzieję, że faktycznie tak będzie, że może w wiosennej ramówce, może z czymś nowym będę jeszcze miał szansę uczestniczyć w Polsacie, no wiesz, telewizji, z której w zasadzie ze sportem jestem związany od 14-15 lat.
Okej, w porządku. No faktycznie, Polsat dosyć blisko jest związany ze sportami walki ogólnie. A czy tobie proponowano na przykład udział w Fame MMA? Czy ty jesteś wierny organizacji KSW? Bo przecież, wiesz, tam też są podobno coraz większe pieniądze i... Ale to nie o pieniądze chodzi, no ludzie nie mogą zrozumieć, bo generalnie u nas się wszystko spieniężą, wszystko się przelicza na kasę. Ja nie wróciłem do MMA, bo potrzebuję pieniędzy. Ja wystarczająco dużo rzeczy robię poza biciem się, że mam z czego żyć i traktuję MMA już całkowicie inaczej. Przede wszystkim traktuję to hobbystycznie. Też ustalmy, że z racji tego, że jestem człowiekiem bardzo mocno zajętym, ja nie trenuję tak regularnie, codziennie będąc na macie, jak zawodnicy, którzy żyją tylko i wyłącznie z tego. Więc traktuję to już jako coś takiego mojego, taką małą odskocznię od wszystkich obowiązków dnia codziennego, bo uciekając w tryb przygotowań mam czas więcej dla siebie i gdzieś się jeszcze spełniam. Ile to potrwa? Ciężko powiedzieć, ale Fame MMA nie, bo kłóci się to troszeczkę z moją wizją rozwoju i promocji dyscypliny, jaką jest MMA w Polsce. Uważam, że a rozumiesz tych zawodników, którzy będąc związanymi z KSW wchodzą gdzieś, może nawet niebawem do oktagonu Fame MMA albo pomagają zawodnikom, którzy właśnie w Fame MMA walczą? No bo podejrzewam, że na przykład Kawulski czy Lewandowski mogą mieć z tym problem. No wiesz, Polsat wystartował już z cyklem gale Free Fight Federation, które niejako wesoło odpowiedział troszeczkę na Fame MMA, które bezwzględnie, wiesz, kosi zasięgi, generuje coraz więcej pieniędzy. Tam, gdzie są pieniądze, tam będą się pojawiać również zawodnicy już nie tylko związani z YouTube'em, ani z jakimkolwiek względną patologią, bo tam ustalmy, że tej patologii tam nie brakuje. Mi to nie odpowiada, ale nie neguję chłopaków, którzy się tam będą pojawiać, bo na końcu pamiętaj, że oni zarabiają za walki, niech zarabiają jak najwięcej. No. Byle płacić sportowcom, niech to przejdzie tak naturalnie od tych patostreamerów. Niepojęte w ogóle to jest dla mnie, wiesz, znaczy socjologicznie wiem, jak to działa, ale niepojęte, że ktoś się tym jara, bo do sportowców i myślę, że koleją rzeczy będzie coś takiego, że jednak zdominują to sportowcy, czego serdecznie życzę i oczywiście wszystkim kolegom z branży życzę, żeby zarabiali jak najwięcej kasy, tak żeby kończąc kariery sportowe nie zostali z niczym. A tobie Free Fight Federation nie jest bliskie na tyle, żeby tam na przykład komentować? Polsat, wiesz, no to jakby nie było, nie? To powinno być bliskie, ale no gdzieś... Gdzieś też troszeczkę kłóci się z moją wizją promocji MMA w zasadzie od początku istnienia tego sportu w Polsce. No i okej, tak jak nie trzymam się słowa, że miałem nie wracać, wróciłem. Tak myślę, że tutaj raczej ciężko będzie mnie czymkolwiek skusić. Nikt nie wyłoży mi teraz, wiesz, masz mi już milion. Ale za banieczkę? Za banieczkę to bym pomyślał, wiesz co grozi. Nie, no nie grozi to, bo nikt mi tyle pieniędzy nie da, więc mam ten komfort, żeby sobie teraz mówić, że nigdy się to nie wydarzy, ale ja żyję raczej też, wiesz, nigdy nie mów nigdy, bo nie wiesz, co się wydarzy jutro. Może za chwilkę coś się wydarzy, że zostanie mi tylko komentowanie Fame MMA i dalej będą chcieli mnie, żebym to robił, a będzie to jedyne moje źródło utrzymania. Chociaż nie, no myślę, że zrobiłbym sobie jakąś inną robotę. Okay. YouTube będę robił, ten mały maluchu. Słuchaj, ale na razie to jeszcze jest przed tobą kariera telewizyjna, która coraz lepiej się realizuje, można powiedzieć. Na czym będzie dokładnie ten twój program polegał? Rozumiem, że to jest taka konwencja oparta na torze przeszkód. No jest piekielnie trudny tor, a absolutnie największy tor w historii telewizji zbudowany dla osób, które moim zdaniem ktokolwiek przechodzi nawet tor eliminacyjny w tym programie, to już jest absolutnym ultra-turbo bohaterem, bo to jest naprawdę piekielnie trudne, żeby to zrobić. Jest wiele w tym programie fajnych, życiowych historii pokazujących, że sport potrafi wyciągać, wiesz, z alkoholizmu, wiesz, z depresji, z chorób, z jakichś w ogóle niestworzonych życiowych historii. To jest w tym bardzo fajne i to jest siłą tego programu, bo to, że my oglądamy, wiesz, wpadki ludzi, którym się nie udaje i lądują w tym naszym zimnym basenie, to oczywiście też jest fajne, ja też dlatego ten program oglądam. Absolutnie nie odczułem żadnego dyskredytowania z branży w związku z tym, że po karierze sportowej, czy nawet już... Zmienia się to. W ogóle postrzeganie telewizji się bardzo mocno zmienia i prawda jest taka, że wielu chłopaków trzyma za mnie kciuki, bo też chciałoby mieć taką alternatywę po zakończeniu kariery sportowej, bo niestety często jest tak, że wiesz, kończą karierę sportową i niewiele jest pomysłów na siebie, co robić dalej. Więc widząc, jak ja to rozgrywam, też często
oni się inspirują, często nawet dzwonią do mnie, często się nawet spotykamy, jak poprowadzić, nie wiem, Instagrama, jak nagrać to, wiesz, jak idę tutaj na wywiad, w którą stronę pójść, konsultują się ze mną jako człowiekiem, który jest w tej branży, więc raczej w ten sposób jestem odbierany niż negatywnie, nie spotkałem się nigdy. Bardzo dużo osób nie kojarzy mnie sprzed mojej przerwy emerytalnej jako zawodnika, tylko bardziej kojarzy mnie nowa generacja fanów MMA, a to jest naprawdę, wiesz, miliony, jako komentatora sportowego, który wszedł sobie do klatki, czyli taki, wiesz, trochę freak, nie? Nie mam z tym problemu, to jest absolutnie normalne, czas płynie, ja dalej jestem. Juras, to żebyś był dalej i nam wszystkim bezpiecznie mógł komentować walki w różnych częściach Polski, to radzę Ci, żebyś powolutku, tak jak teraz, się po tym kraju przemieszczał, a oprócz tego mam dla Ciebie taki drobny upominek, możesz się tutaj z prawej strony gdzieś zatrzymać. Prezenty! Prezenty od partnera programu, wideorejestrator, który co ty gadasz? Przypniesz sobie i będzie mógł rejestrować trasę na bieżąco gdzieś tam w kraju, gdzie będziesz. No bo przecież dużo się na tych naszych drogach dzieje i może trafisz na kanał Polskie Drogi. Dużo złych rzeczy się dzieje na polskich drogach, tak jak podróżujesz? Dużo. Dużo. Dużo, dużo, dużo. Strasznie dużo agresji jest w samochodach. Ja bardzo dużo kilometrów robię miesięcznie. Jest dużo agresji, dużo takiego chamstwa. Ja nie mówię, ja jeżdżę szybko. Często na granicy, się na granicy przekroczyć czasami. Ale nigdy nie robię głupot, wiesz, nie wyprzedzam na podwójne ciągły, trzymam się zasad w miarę względnej kultury. Myślę, że nikt nie jest w stanie mi nic zarzucić, ale faktycznie jest średnio z taką kulturą jazdy w Polsce, dlatego trzeba być bezpiecznym i na pewno ten rejestrator mi się przyda, jakby ktoś chciał potem mi wmawiać. Chociaż ustalam, że jak ja wysiadam z samochodu, jeszcze szczególnie na W1 Juras, raczej nikt specjalnie nie dyskutuje, że coś poszło nie tak. Nie? Czy my tutaj kończymy, czy pod stadionem? Pod pałacem? A gdzie chcesz? No czy pod pałacem? No myślę, że wiesz, dobrze, ja tak zmylony perspektywą, no ma kopa. Tu jedzie! Aż przyjemnie, co? Ale to jest właśnie super, że Ty mogłeś dzięki sportom walki spełnić swoje marzenia i chyba na wszystko zapracowałeś sam, bo też słyszałem od ludzi, którzy dobrze Cię znają, że jesteś człowiekiem, który od 13 roku życia pracował ciężko już na własny rachunek. To prawda, chciałem odciążyć rodziców najbardziej jak to było możliwe, wiesz, nie jestem z bogatego domu, rodzice wychowali mnie bardzo dobrze, ale wiesz, no nie dostałem nic na starcie, w zasadzie wszystko co mam zapracowałem ciężką robotą, wyrzeczeniami. Czasami jak słyszę, ktoś wie, o ten, wiesz, za darmo dostał to, za darmo to. Tylko że w czasie, kiedy ktoś z moich rówieśników, którzy teraz narzekają albo w jakikolwiek sposób próbują, wiesz, zazdrością pokazać, że sprowadzając mnie, wiesz, do ziemi, ja chodzę po ziemi, ja nie latam w obłokach, już byłem się tego dawno, no to niech pamięta, że wiesz, kiedy on zbierał się na imprezę przymelanżować, wydać kasę, to ja wydawałem te kasy na suplementy, stałem przy minus 20 z torbą na ramieniu, czekając w deszcz, śnieg, żeby jechać na każdy kolejny trening. I wszystko, co mam, absolutnie zapracowałem na to sam, ciężką moją pracą i amen. No i życzę sobie, i życzę wszystkim w zasadzie, żeby gdzieś tu stan z boku, żeby kurde, wiesz, wzięli się do roboty i czasami mniej patrzyli na to, kto co ma i tak dalej, postrzegali człowieka przez pryzmat tego, co ma, tylko żeby tak już uczciwie na przykład samemu zabrać się do roboty, zakasać rękawy, powiedzieć fuck that, Juras, przecież to jest zwykły chłopak z bloków. Jeżeli jemu się udało, no to mi też się uda. Ja dokładnie w to wierzę. Jak się chce, to można absolutnie wszystko. Juras, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Was zapraszam oczywiście do subskrybowania. Jeśli się materiał podobał, to dajcie łapkę w górę, która zwiększy zasięg, dzięki czemu dotrzemy do szerszego grona odbiorców. A my spotkamy się w przyszłości, jak już dojedzie do Ciebie Camaro, wierzę, co? Tak, tak jest. Sam już czekam, się jaram. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.